Powiedzmy, co oczywiste, drodzy Państwo. Odległe bieguny najsilniej się przyciągają. Dlaczego? Bo choć są przeciwstawne, to bardzo się potrzebują, bo są dla siebie stworzone, bo bez siebie nawzajem bywają niekompletne i ułomne. To ogólnie słuszne zdanie wykłada się dziś na przykładzie pogodnego filmu amerykańskiego z roku 2018 pod tytułem Uśmiech Etruska. W nim los starego, surowego Szkota imieniem Rory, w tej roli świetny Brian Cox. Rory jest synem swojej ziemi. Nad nim niebo. W dole woda, a po środku on sam. Dzień wygląda dokładnie tak, jak powinien wyglądać. Teraz, jak i 100 lat temu. Co rano pływam w jeziorze tuż przy moim domu. Żebyś widziała tę wodę. Czysta i rzeźka. A wieczorem idę do pubu wypić piwo i pogadać z kumplami. Szkot jest twardy, no ale nie na tyle twardy, żeby choroba nie miała do niego dostępu. Przyparty do muru jedzie szukać ratunku w dalekim świecie, aż w San Francisco. Przez te cholerne światła nie widać gwiazd. Co? Nic. Mówię, że ładne miasto. Na szkockiej wyspie Rory miał wszystko, czego mu trzeba. Miał przede wszystkim swoją Szkocję i siebie. Inni nie byli mu potrzebni, nawet ci teoretycznie najbliżsi. Jamie się ucieszy. Kto? Moje dziecko. Jak tam malutka? To chłopiec. Oczywiście. A teraz masz ci los. Zderzenie z rodziną, ale też z cywilizacją. I to na każdym kroku. Gdzie są schody? Tam. Mężczyzna powinien samodzielnie wchodzić do swojego domu. Mieszkamy na 19 piętrze. Tak, w Ameryce nic nie jest proste. Wszystko jest dziwne, bzdurne, nadęte i skomplikowane. Co podać? Mamy molekularne specjały, miłość w wariatkowie, krew na torach i dymem po oczach. Daj pan coś, co mi rozgrzeje gardło. A sztafeta nieporozumień kulturowych wydaje się nie mieć końca. Pan Ian McNeil? Yes. Tak. To pański ojciec? Co narozrabiał? Napad z bronią w ręku. Pan nie jest stąd, więc mu daruję. Proszę mu wyjaśnić, że nie wolno pływać nago w miejscach publicznych. Dziękujemy panu. Rory rozumie, że powoli czas się zbierać. A przecież mężczyzna powinien mieć dziedzica, żeby w przyszłe, niepewne czasy ten niósł mądrość i doświadczenie szkockiego klanu, który liczy sobie 200 lat. Choć te doświadczenia też czasem takie sobie. No, bo każdy kraj lubi mieć swoich kargulów i pawlaków. Jesteś tylko niewinnym spadkobiercą sporu, którego nikt nie potrafi zażegnać od 1764 roku, kiedy to Muriel McNeil zerwała zaręczyny z Lachlanem Campbellem. Podobno zajrzała mu pod kilt i bardzo się zawiodła. No ale ktoś przecież musi pilnować sztafety pokoleń Szkotów, nawet jeżeli chwilowo znaleźli się na delegacji w San Francisco. Tutaj ślepy prowadzi ślepego. W San Francisco nie widać gwiazd. Masz szczęście, że tu jestem, by cię prowadzić. No i ten tytułowy uśmiech Etruska z pradawnej rzeźby. Może niezrozumiały, może dziwny, a może wcale nie. Co za uśmiech? Najwyraźniej świetnie się bawią. To sarkofag. Etruskowie przedstawiali tak swoich umarłych. Nie wyglądają na umarłych. Bo nie umiera się z uśmiechem na ustach? Ostatecznie można umrzeć z uśmiechem, kiedy mężczyzna dokonał już w życiu wszystkiego, co należy do mężczyzny. Prawda, panowie? Prawda, panie?